Cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś czekał o 17 na drugi odcinek Days Gone, no muszę was niestety rozczarować. Sezon górkowy się skończył i będziemy cisnąć w nową giereczkę Control. Miałem jej wypuścić dzisiaj z 5 odcinków na premierkę, tak żeby tam sobie więcej fabuły obejrzeć, ale nie chcę też przesadzać za bardzo. Co my tutaj mamy? Jasność, na słuchaweczkach gramy, polski. Tak, wyświetlaj napisy. Widziałem jeszcze opcję, że mogą być te napisy troszkę powiększone. Także sprawdzimy. Język dźwięków, no nie dali polskiego, niestety. I pojedziemy. Nie wiem za dużo o tej grze. Jakieś tam przebitki gameplayów oglądałem, ale to nie jakoś za dużo, żeby sobie nie spoilerować. Wygląda to wszystko nawet fajnie. Recenzja też ma super, więc myślę, że będziemy się tutaj świetnie bawić. Nowy mikrofon też idzie do mnie, także jakość dźwięku będzie zdecydowanie inna. Mam nadzieję, że znacznie lepsza. Zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. A loadingi oczywiście standardowo w tych nowych grach na konsoleczkę są troszkę długie. Nie wiem teraz, jak będzie w sumie dźwięk dostosowany. Zobaczymy. Ale może będzie ok, no. Fair warning. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. Są średniej wielkości faktycznie te napisy. Możemy je trochę powiększyć. So here I am. Nie wiem, czy mogę to teraz zrobić. Chyba mogę, dobra. W interfejsie to było. Tak, dobra. Powiększmy je, zobaczymy, jaka będzie różnica. I know I shut you out sometimes. Czy one tak wysoko są w I'm ogóle? always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell and the picture, it's different. For each of us, it can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie, something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes, sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. To jest główna bohaterka. I'm here. Why did you bring me here? Hello? Która będzie obdarzona mega dziwnymi mocami. Jezu, jak ona się szybko obraca. Jak na sterowanie na padzie, nie wiem, czy to nie będzie za szybko. Dobra, obczajmy sobie to jeszcze. Nikogo tutaj nie ma. Możecie też dać mi znać w komentarzach, jak podobają wam się tego typu miniaturki, która będzie wrzucona pod tym filmem. Planuję jakiś taki własny styl gdzieś sobie ogarnąć. Dobra, co my tu mamy? Kolekcja. O, tu mieliśmy już jakieś dokumenty. Nic nie ma, nic nie ma. Tu jest coś nowego. O, jakie to długie. Dobra, każdy sobie może w własnym zakresie na szybko to czasnąć. Widzę, że cztery rodzaje znajdziek będziemy mieli.
Kurde, nie wiem, czy to nie będzie naprawdę za szybkie, ale responsywne jest masakra, nie? Aby w GTA 5 była taka responsywność. Ulala. Sprintujemy. No na pewno nie tu mam iść, ale warto zbadać. Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. 80% materiału w ogóle oglądają widzowie bez subskrypcji, czy to starsze, czy nowsze produkcje. Także moglibyście tam, jeżeli wam się podoba, strzelić soczystą łapę, ewentualnie subika zostawić. Będę wdzięczny. Tu coś mamy, co to? Coś kolejnego. Korespondencja. No troszkę nam tu, że tak powiem, zablurowali tekst. Ciężko by było rozszyfrować, o czym to dokładnie było. Co ja tu mam... A nie, ten... zrobić. Nie ma tu żadnego celu misji, ani nic takiego nie wyświetla. Ja tu się chyba wracam. Standardowo na PlayStation 4 gramy, także jakość niestety też jest w 720p, ale czekamy na PlayStation 5 cały czas. Wtedy się to zmieni na 4K prawdopodobnie. Taki trochę chińsko-ruski, angielski ma gościu. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. Nie wiem, czy muszę zapamiętać. You can say I sent you. If they don't hire you, then you are no relevant. There be work for the axe. Take them behind the sauna, you mallard. I've done enough night shift loaner jobs to know it makes us come off weird. Ahti, the janitor, is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Think about it. No face. Dobra, ciekaw, czy jestem, czy ta gra chodzi w 30 FPS-a? W 60. Ta winda chyba nie będzie działać, czy to do tej mieliśmy iść? Do tej, dobra. Jadymy na górę. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Szkoda też, że nie ma dubbingu, ale te polskie dubbingi w grach rzadko kiedy się udają dobrze. Także może i dobrze. Każdy sobie napisy przeczyta, są na tyle duże, że nawet na telefonach je będzie widać. O, już koniec gry chyba. Fajnie. 220 zł po to, żeby sobie pogadać z gościem i wejść do windy. Już nawet nie pamiętam imienia tego gościa. Przed chwilą chciałem je zapamiętać. No także to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Hej, hej. Nie wiem, ciekaw też jestem, czy jacyś bossowie tutaj będą. W sensie nie jacyś zwykli przeciwnicy, tylko jakiś faktycznie boss, który będzie miał jakieś ciekawe mechaniki. Plus pasek wytrzymałości. Czemu nie mogę tam skręcić? Mogę. 17 lat, since the men of this bureau took him. Chyba nie działa. Jakaś latara by się przydała. Kurde, są niektóre takie miejsca mega ciemne, a niektóre są takie aż oczojebne, jak tutaj. No, bierz to. Obrazy z Red Dead Redemption tu rzucili. Spadaj hałas w biurze dyrektora, okej. Okay.
No sobie chyba w łeb strzelił, nie? Tak jak było widać na tym zwiastunie pierwszym. Okej. Okay. Dziwnie się mapę otwiera. Ale jak my ją weźmiemy, to nie będziemy teraz winni. Odciski palców i tak dalej. And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you, you're it. Co się dzieje w ogóle? Look at this place. Where am I? Mamy życie, więc coś prawdopodobnie nas tu będzie nawalało. Obszar nieznany. Podoba mi się, kurczę, responsywność tego i animacja. X-em się skacze, to standardzik, nie musiałem nawet poczekać na żadne tutaj... Wow! Walcz wręcz trójkąt. Jednostrzałowiec. O, broń. Wybierz, aby być wybranym. Taką trawkę odblokowaliśmy. Dej szybko. Także jeżeli ktoś tej trawki nie ma, to nawet 10 minut nie zagra. Fajne dźwięki. Nie mogę tego przeładować w żaden... Aha, to się ładuje jakąś mocą. O, i można w ten sposób też strzelać, dobra. Automatycznie w spoczynku, okej. Okej. O, to wygląda jak jakaś arena. O, kurde. Jakieś przerzuty, przewroty? Nic tu takiego nie mamy. Jedynie te podskoki. Oni na razie nie mają broni, więc też dobrze, ale leczą się chyba. Z tego co widzę. Strasznie dużo życia to coś ma. A ona sama przeładowuje jakoś. Jak zużyjemy. Dobrze wiedzieć. Nie jest dobrze, zaczęli strzelać. Pad? Intrygujące to wszystko jest. Czy to jest retrospekcja, że on sobie strzeli w głowę, czy... My jesteśmy w jakiejś incepcji połączonej z Matrixem. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me and it was just noise and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. O, tutaj już mam broń. Swoją drogą, fajnie ona się rozkłada. Później jeszcze się będzie bardziej rozkładać. Nie wiem, czy będziemy jakieś perki do niej wrzucać. Czy jak to będzie tutaj zrobione. To fuck?
A, kucnąć możemy, okej. You can't let this happen. 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 You stopped it. You... Oh, thank you. That was... horror. Strzela! O, się fajnie rozwaliły te. Kurde. Pozostawiają kawałki zdrowia przy podniesieniu. Dobra. Poniesieniu, przepraszam bardzo. A, czyli to jednak zdrówko było to, co tamte stworki zostawiały. Dziki wyłapał. Skąd tam ten strzela? O, wy jesteś. Nie mam jeszcze żadnych mocy. No, przynajmniej nie tymi guzikami, co próbuję. Ej, ej, ej! Trzeba uważać, jak nam się kończy, bo ona strasznie tego przeładowuje. Dobra. Dawajmy szybko zdrowie od tego Gaukana. Temu co się stało? Excuse me? Lewituje? Ale to w ray tracingu musi super wyglądać, jak się te szyby rozwalają. Dobra. Zbierajmy, bo nie za dużo mi tego życia zostało. Co? Wyposażenie jakieś. Tak, mamy naszą giwerkę. Ale tutaj nic chyba... Nie, mam jakiś. Co to robi? Nie wyświetla. A tu wyświetla. Dobra. Co robi? Obrażenia po eliminacji przeciwników. Rozbierz na część. Nie no, wyposażymy sobie to, skoro mam. Jest chyba wyposażone. Misje. Przestań śledzić. No nie no, śledzimy. To jakieś nowe rzeczuszki. Zdjęcie tego chyba prezesa? Czy kto to tam był? Ten, co sobie w głowu się szczelił. A kto sprawy? No właśnie mamy jakieś nieczytelne informacje niektóre i nie wiem dlaczego, czy one... Gdzieś fabule dalej się odblokują. Tutaj jakieś Phoebe. To już któreś widzieliśmy. Multimedia. No to idzie. A to dobra, widzieliśmy to już chyba. Nie mam pełnego zdrowia niestety. O, to mi się podoba, bo możemy stać jakimkolwiek kątem chcemy i ona to kliknie, a w tej zgonie on klikamy kwadrat, on niby chce coś zrobić, ale nie do końca. To jest jedna z nielicznych rzeczy, jakie mi się w tej zgonie nie podobają. Tu nic nie zrobimy? Okej. Czy to będzie jakaś winda? Nie, no nie wygląda to na windę. No ja się tu mogę zamknąć. Lol. Nie wiem co ten pokój ma za zadanie. Ale na pewno nie tam mam iść.
Dobra, zbierzmy jakieś kolejne korespondencje. Gdzie dalej? Tych mogę zabić, ale nie wiem czemu. Są jakieś hologramy? Co to jest? Mam jeszcze nawyk przeładowywania broni, jak wystrzelę jakiekolwiek naboje. Wejdź dalej w głąb biura. A, czekaj, bo ja tu mam mapę. No właśnie. Gdzie ja jestem? Tu jestem. Tutaj gdzieś mam jakieś przejście. No dobra, no tych drzwi za Chiny bym nie odkrył. Kontrolne kierownictwo. Ciekawe, czemu przez C. Is the hiss your enemy? All right, it's our enemy. Dun, dun. That battle's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. O, dobra. Takie smaczki mnie właśnie cieszą w grach. W niektórej grze byście to radio rozwalili i dalej by grało. Gin. O ja pierdzi... Co się wydarzyło? Nikt mnie nie uprzedzał, że tu jakieś granaty zaraz będą wybuchać. Kurde, belek. Ciekawe, czy tu będzie też jakiś otwarty świat, albo jakieś etapy z otwartym światem. I gdzie mnie cofnęło przede wszystkim? Nie, tu nadal nic nie mamy. Nie zabijam tego kolesia teraz. Musieliśmy iść... na wprost. Okej. Okay. Czy jakoś za daleko mnie nie cofnęło? No, tu jest radio. Tu gdzieś dokumenty były. Nie wiem, czy z tej strony. Is the hiss your enemy? All right, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in me, infuriating. A, dobra, to jest ta walka wręcz. Wręcz. To te ziomki z góry w ogóle pospadały. No i teraz jesteśmy w dupie, bo... Dobra, może nie jesteśmy w dupie aż tak bardzo. Ale to przeładowanie strasznie długo trwa. Nie wiem, czy później będziemy mieli więcej naboi. No ile to można nazwać nabojami? Jest ta piramidka. Oczyść punkt kontrolny. Holy shit, wszystko się tu pozmieniało teraz. No, dokładnie. Mogę to przywrócić z tego, co widzę. Interakcja z naszym punktem... Gdzie dalej? Tak jakby tu dalej muszę coś zrobić. Rozmawiaj z głosem przez... Siema. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn.
Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit! You're the new director! Hold on! We're coming out! Jesteśmy nową babeczką dyrektorką. Czyli co, zajęliśmy miejsce tego ziomka, co sobie postrzelił w głowę, tak? Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this hiss that works. Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point. Push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown, before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. It's... I can't even... look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. No to jest wszystko tajemnicze i zagmatwane. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Ale narracja jest wyjątkowa, nie da się ukryć. We did it before. Push the hiss out. Dobra, moi drodzy, widzę, że tu mamy taki spokojniejszy fragment, więc zrobimy sobie to w kolejnym odcinku. O, oni właśnie przyszli z takich drzwi. To jest schron. 6 osób, model. Poziom 3. Dobra, zrobimy sobie to w kolejnym odcinku, także jeżeli wam się podobało, to zapraszam też jutro na Days Gone, o ile go oglądacie, jeżeli nie, to o 17, może wcześniej, zobaczymy jak mi się to uda nagrać. Będzie kolejny odcinek z kontrolki. A póki co, dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Hej, hej.